lewa obrysówka naczepy, jak widać się nie świeci. A prawa się świeci. Czy trzeba będzie zajrzeć do środka i prawdopodobnie wymienić żarówkę. Dobra. Po prostu te klosze czerwony i biały trzymają się po prostu na tej gumce tu po środku, na tej gumce, i trzeba je po prostu wyjąć z tej gumki, odważyć czymś, o, i bardzo szybko wychodzi. To jest taki klosz. O, tutaj mamy, widzę dziurkę w tym drugim kloszu. Jest dziurka tutaj. Prawdopodobnie albo dostał kamykiem, albo gdzieś się trącił. No i być może przez to właśnie przepaliła się żarówka. Zaraz zobaczymy. Żarówka jest dobra. Wychodzi na to, że żarówka dobra. Ale zobaczymy, bo niekoniecznie żarówka wychodzi na to, że jest dobra. Zobaczymy. Może inną. 5-watowa żarówka. Może inną. Idę zobaczyć, włączę światła, zobaczę. No i nie działa. Coś innego jest. Nie żaróweczka, nie żarówka się przepaliła, tylko coś innego zostało. Zobaczymy, czy tu dochodzi prąd, bo tu mam zarobione są kable, podłączone są. Zobaczymy, czy dochodzi do nich prąd, czy dochodzi do niej prąd. Tu mam próbóweczkę, sobie gubiłem próbówkę. Zobaczymy, czy jest prąd. Nawet gdzieś trzeba masę jakąś złapać. Nie wiem, czy to będę miał masę, to nie będzie. Dochodzi, czyli prąd jest, prąd dochodzi. Tu mamy plus, biały to jest plus, czarny to jest minus, ale prąd dochodzi. Co to jest?
Aha, tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. O. Ten boczek przerdzewiał. Czyli ten minus, który styka się z bokiem żarówki, przerdzewiał. I pewnie nie dotyka żarówki. Jak wkładam żarówkę, to pewnie nie dotyka. O. Nie dochodzi do żarówki. I nie ma masy. I to mamy usterkę właśnie. I dlatego nie świeci się lampeczka. Co tu można zrobić jakimś domowym sposobem, żeby to kurczę zadziałało? Po prostu przerdzewiało, bo ten klosz jest tutaj, widać, ma dziurkę i dostała się woda i przerdzewiało. Nawet nie zrobić. No jedynie wymiana najlepiej na nową, no ale... Jestem na parkingu, nie mam nowej. Nowego gniazdka, że tak powiem. Ktoś spróbuje... Może tu po prostu pod niego. Włożę po prostu kawałek tutaj takiego przewodu i postaram się połączyć tutaj. Połączyć to, to zabrzywiałe właśnie z tą żarówką. Zobaczymy, może takim sposobem uda się to naprawić. Prądu nie ma, więc nie ma czego się obawiać. Nie kopnie.
teraz żarówka wejdzie. Usunę nadmiar tego przewodu. No i zrobiłem to w ten sposób, że tutaj po prostu że tak powiem zwatowałem to, tak jak się watuje bezpieczniki czasem. Dołożyłem tutaj kawałek przewodu i w ten sposób połączyłem ten zardzewiały tutaj, tą masę połączyłem w ten sposób z bokiem żarówki i teraz powinno działać. Zaraz pójdę włączę i zobaczymy, czy się udało. No i działa. Chodź. Dobra, w ten sposób, oto domowym sposobem udało się usunąć tą drobną usterkę, aczkolwiek martwi mnie ten kloszyk, że tutaj jest przedziurawiony i że tutaj będzie lecieć nam woda. Kurczę. Póki co działa. Wkręcić śrubkę w tą dziurkę i w ten sposób to zatkać. Oczywiście tymczasowo. Trzeba będzie go wymienić na nowy, może z jakiejś starej naczepy, nie wiem, może gdzieś będą mieli na warsztacie. Nic, na razie założę go tak, złożę, jaki mam, taki mam, taki założę. Będzie działać przez jakiś czas. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. No i tutaj się po prostu klosz wkłada. A już sobie złożyłem śrubokę. Damos
tamtej strony, tak na boku, z tamtej strony, żeby nie leciało od ziemi, a nie od góry, tylko tak z tamtej strony. Zobaczymy. Dobra, jeszcze tylko tam złapę przewód. Jedno miejsce. O! Trytkiem. I będzie gotowy. Czyli parkingowym sposobem usterkę usunąłem. Aczkolwiek trzeba będzie wymienić ten kloszyk. Thank you.